Witam was bardzo serdecznie, jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction Paladynem. W tym odcinku przejdziemy sobie przez Dolinę Żmiożponów i Świątynię Żmiożponów, jej dwa poziomy. I to będzie na tyle, więc mało ambitne plany, ale na pewno ciekawego coś będzie w tej świątyni. Ale najpierw sobie kupimy miksturkę, zobaczymy co ciekawego ma Fara. Może coś zidentyfikujemy, na przykład ten klejnot, który mamy w ekwipunku, i zobaczymy, co on daje. Nic ciekawego. Chemiki jakieś? Nie, nic niestety nie ma. Lolisandera. Tak, ja bardzo pogardą do mnie startuje Lisander. Ale może być. No i co? No idziemy sobie do świątyni Żmiożponów, tak? Przechodzimy najpierw dolinę, sobie obejdziemy tak jak cmentarz. To taka sama lokacja, tej lokacji z Balem nie przeszedłem. Jedynej, ale tam nic nie ma, więc nie liczymy. Już więcej tu ciekawych jest niż tam. Tam no praktycznie kasa tylko leży po obu stronach. I tej lokacji jedynie nie będziemy przechodzić, takie będę miał założenia. Jeszcze sobie dopiszemy. No i dobra, no i co? Świątynia Żmiożponów. Poziom pierwszy tym razem. A kto tu urzęduje? Oczywiście Żmiożpony. Oczywiście wezmę sobie obronkę, a najemnik, niech cię nie zjedzą. Żmiożpony, te szamanki, inaczej się nazywające te. O, i te trupki inne też tu urzędują. Czyli te cztery grupki istot. Nie mogę coś trafić. No co się dzieje, że nie mogę trafić? O, teraz się coś udało. Te urny muszę porozbijać. Coś ciekawego może z nich wylecieć. Powiem sobie, Hutar Simbilan. To wiem, co to jest. Olejowa miksturka. Dobra, teraz idziemy w kilka osób, to damy radę. Znaczy w kilka osób, w dwie. Parę osób, jeśli już. I tak dosłownie. Para jako para, a nie kilka. Patrzcie, tu co mówiłem. No, pismo, nie hieroglify, tylko pismo klinowe. Pismo, no widzicie, runiczne. Jak się tak przyjrzycie, tutaj bliżej, pismo runiczne jest oczywiście. A tym razem rubin bez skazy sobie oczywiście bierzemy. Życie, życie, życie. Many nam nie trzeba, ale jedną wzięliśmy. Dobra, idziemy. Tu jest boss. Może być ostro i to. Najemnik, wycofuj się. Dwie grupy bossów. Najemnik, wycofuj się. Teraz możemy ich bić przez przejście. To dobry sposób, żeby. O, wszystkie odporność na zimno mają. Żmiożpony nie, ale salamandry tak. Dość to zastanawiające. A tu są sugusi. O, pięknie dostają. O, dobra. Kolejni. O, patrzcie, jak aura ich zgasiła. Bardzo ładnie. Jeszcze ktoś, jeszcze ten. Dostanie. Teraz porozbijamy te wszystkie urny, pozbieramy przedmioty i będzie dobrze. Co tu jest ciekawego? Co tu wypadło ciekawego? Na pewno alabarda to nie. Łowieckie przebranie, drugopoziomowe dla druida. Może być coś warte. Ale musi spełnić warunki, że. Gdzie jest to łowieckie przebranie? Nie ma go, gdzieś poleciało. O, tam było. No nie, no co jest? Łowieckie przebranie. O, tu jest, dobra. Normalne, dobra. Zostawiamy. Życie, raz. O, dużo tych mikstur wzmocnienia wylatuje, jak widzicie. Prost do transmutacji, zbroja płytowa. Wziął zbroję płytową, ale nie ma miejsca. Więc trzeba się na szybko wrócić, ale HP możemy pozbierać. Pozbieraliśmy, więc jeszcze się raz wracamy. Zostań na chwilę i posłuchaj. To nie przez cokolwiek, tylko przez tą laskę. Pora dreamów to jest nie, że nie ma miejsca w ich wypunku, bo mam. O, rubin zostawiamy. Niestety nic ciekawego. Rubin, rubin. To jest oto. To sobie zostawimy zamiast tego. To sobie gdzieś tam wsadzimy. Bez skojarzeń. Wrzucimy sobie to tutaj. To mamy tutaj już normalnie, ok. I zbroja wtedy wejdzie.
do ekwipunku. No i jest dobrze, można iść dalej. Idziemy dalej. No, otwórz się. Dobra, bardzo dobrze. Oczywiście ja wezmę sobie też tą tarczę, żeby mieć sarkofag mumii. Idziemy więc. Co tu jest? O, co tu jest, coś takiego? Nie boję się. Aż tyle tych wrogów nie ma, żeby się bać. Troszkę ich jest, ale tu z aurą, tu najemnik nam pomoże. Patrz, jak masowo padają, naprawdę. Naprawdę ładnie. Ile tych urn jest, mi się nie chce wszystkiego rozwalać. Ale trzeba, bo coś może z nich wylecieć zawsze. Bierzemy to. Bierzemy to. I bierzemy to. Nie mogę nic, nic więcej? No, niestety. Tarkofag mumii niech pada. No, ładnie, padł. Idziemy dalej, znaczy padł, rozwalony został. Bo on nie był potworem. Po prostu... Tylko po prostu był. Poździk dobrej jakości. Idziemy prosto. Prymitywna kolczuga, oczywiście też nie chcemy, minimalnie biała. Wzwyż. To jest jakieś dziwne P6, patrzcie jak dziwnie się wyrosowało. To tylko w dużych grobowcach Tladrasza i tylko w świątyni Żmioszponów takie dziwne przejścia mogą być. Normalnie takiego czegoś nie uświadczycie. Jakoś strasznie z trucizną coś. Może to pułapka była, czy co? Nawet nie wiem. Co to? Ro. Czy to rochatyna jest? Rochatyna, to mógłbym wziąć. Sprawdzić, jaka ona jest, o w ten sposób. Najemnik sobie powalczy, 4-slotowa, nawet 6. 3-slotowa to nam niepotrzebna. Żadnego fajnego słówka runicznego nie będziemy mieli. Olejowa miksturka, to jest dobrze. Spreparowana głowa. A tu nie mamy miejsca nawet na to. To i tak pewnie nie będzie dużo warte, więc ciągniemy dalej. No dlaczego nie mogę, no? Wreszcie, ciężko z tym trafieniem jest. Długi, ogromny łuk. Bojowy łuk. To nie ma więcej przejścia, więc idziemy w tamtą stronę. Gdzie będzie? No i coś tu jest jednak, boss. Trzeba się uzbroić w cierpliwość i pokonać tego bossa. Troszkę może z HP coś sobie robi co chce, ale spokojnie zaraz padną. Aż takich obrażeń nie mają, jak widzicie. Żar mgły. Zaklęte zimno, co tam więcej ma, pewnie zaraz padnie. Ogień, odporność na magię, już padł. Tutaj bierzemy HP, zobaczymy co tam dalej jest. Tam dalej jest, nie ma. To jest odzyskiwanie many, przyda nam się HP. Kolejne. Niestety nie mogę unieść już nic więcej. Przejdziemy tam sobie na dół i dalej. No i na dół, na dół. Co tam będzie na dole? Kilka potworków, na pewno. Syczą mi te salamandry. I jedyneczkę oczywiście na spokojnie. Że mi HP nie spadało. Nie wiem co tam za zło może być, więc o tak sobie zrobimy. Możemy sobie się spokojnie wbijać tutaj. Żmioszpon. Żmioszpon, jeden, drugi, trzeci. Ładnie to padają, zaraz level 49. Ładnie to idzie, mogę powiedzieć. Nie mogę nieść nic więcej niestety. No już znam to na pamięć, to powiedzenie, jak tyle razy to mówi. Zjełczały gaz, już mi się nie chce tam iść po niego. Przejdziemy sobie więc w tą stronę, zobaczymy co tu będzie. Może być coś ciekawego, a może nie. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Będzie coś na pewno ciekawego. O, i co tutaj? Nic, jeszcze nic. Naprawdę nie ma nic, ale dziwne. O, tu jest coś. To dobrze, że jest coś, bo jakby nie było nic, to by nie było expa ni nic, ni niczego. Zabalsamowany. Szturmowy hełm bierzemy. Oczywiście portal do księgi. Szturmowy hełm się jak zawsze nie mieści, więc można wracać, żeby zrobić miejsce przy okazji. Chyba nic nie muszę identyfikować, chyba nic.
Niechaj twe serce będzie błogosławione. Błogosławione. Co tu mamy, co tu mamy? Nic nie mamy. Wrzucamy wszystko do skrzyni. Pięknie, jest dobrze. Jest dobrze. Tormowy hełm bierzemy, ma coś? Nie, nie ma nic, będzie słaby. Będzie słabo kosztował, tu mamy przejście. W tym momencie. Przejście dalej. No i co tutaj jest? Przejście na poziom drugi. Jeszcze nie. Jeszcze musimy to przejść, żeby wkroczyć na poziom drugi. O, coś się dzieje. Wywijamy tym mieczem jak czymś tam. To to jest kryształowa kula, Cordelas. Cordelas, 6 slotów może. Jeden. Ale komu? Kryształowa kula. Coś tam ma, niech siedzi. O, dobra. Do dołu, do góry. A, do góry sobie pójdziemy. Najpierw. Miksturka z jełczałego gazu. O, tutaj też coś jest, jak widać. Kilku wrogów się znajdzie. Jedyneczka, trzeba dbać o linię. Linię życia. Wekiera, szafir. To, po co mi wekiera? Co dawaj z wekiera? Może bym wziął tą. No nie wiem, jak to się nazywało. Drugopoziomowa wekiera. Ona się nazywała, już nie wiem, nie pamiętam. Tak czy jak idziemy dalej, co to jest Cordelas? A, Cordelas wyrzuciłem, bo był słaby. Nic dziwnego. Więc bijemy wszystkich z osobna. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tu mamy skrzynię, szafir bez skazy. Przyda nam się. O, tak. Zaraz level wbijemy sobie kolejny. Tym razem musimy spopunktować wrogów, bo nie mogą być aż tak w zwarci w kupie. Może być niefajnie. Wystarczy, że jest kilku wrogów, nawet zwykłych. Jeden boss, który daje aurę nawet bez obstawy, już leżymy. A gdyby nie było tego bossa, wszyscy byli bardzo łatwi. O, tu urny kilka jest. I malowidła. Malowidła jak spod bramy Ishnar. Co to było? Co to było? Co to była za epoka, era? To nie pamiętam. Malowidło na skalne, jak widzimy tutaj. To jest w ogóle. Wygląda jak koza z bródką taką. Z bródką mężczyzny. Czy jeszcze tu coś takiego znajdziemy ciekawego? Chyba nie. Chyba nie, chyba nie. To wszystko rozmazane. Jakoś tak ciężko widać. Musimy być przy ekranie, żebyście ładnie widzieli to. Tutaj coś może zaraz będzie. Tutaj na przykład widzimy egipskie faraon, Ibis, Apis i inni. Co tu mamy? Nic nie mamy. Możemy stąd iść, wracać gdzieś indziej. Na razie idziemy do dołu. No i tu mamy taką lokacyjkę, w której są urny i kilku tylko wrogów, trzech. A nie, więcej ich jest, to dobrze. Bo ja muszę mieć dobrą walkę. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Pyk, pyk, wszystko pyk, pyk. Krótka włócznia, nie jest nam potrzebna. Nawet nie będzie dużo do sprzedaży. Klikamy sobie ciągle w te urny. Rozwalamy te urny, żeby może coś z nich wypadło. Pułapka, jest coś. Ale nie o to mi chodziło. Chyba przyjdzie, chodzimy sobie na poziom drugi. Jakieś to małe się strasznie wylosowało. Sądzimy, że to większe będzie. Na normalu jakieś było podobne, a na koszmarze zawsze jest większe. Więc dziwna sprawa. Idziemy więc sobie dalej. Na drugi poziom. To drugi poziom zawsze jest taki sam. Jest to ten prastary K bezduszny, ojej. Ojej, 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 najemniku, chodź. Krzykamy ojej.
pojedynczo chyba damy im radę. Chociaż w kupie może mogą być trudni. Ale są teraz pojedynczy. Nie, nawet nam nic nie robią. Sądziłem, że to będzie jakieś trudne. Ale to dobrze, ale to dobrze. Konaliśmy ich. Najpierw trzeba oczyścić. Dobra, zobaczymy rzeczy. Urunka sol może się przydać. Salamandra, co tam jeszcze? Urunka sol, życie. 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 Polczasta tarcza, długi miecz, bitewna laska. To oczywiście byśmy wzięli, jakby się zmieściło. Jakiś kutar wzięliśmy. To jest ta laska, coś tam ma, zostawiamy. HP, HP. O, z aury. Padli. Nie mogę nieść nic. Bardzo dobrze, nie mogę nieść nic więcej. Nie dziwię się jeszcze tutaj. Kilku wrogów. Niestety nie udało się wbić levela, ale jakoś tak dziwnie odcinek się zakończył. Bo jakieś to dziwnie małe było. Jakby było normalny, to odcinek by wyszedł idealny. Amulet żmii, nie mogę nieść. Po to jeszcze się trzeba wrócić i zobaczymy, jak tam nadziak jest, bo może z nadziakami będziemy chodzić. Miłego dnia życzę. Światło nigdy. Nadziaki czekany. 10 tysięcy. To jest ileś tam. Jeszcze coś tu mamy, jeszcze coś tu mamy, chyba nic. A jest ta kula. Weźmiemy sobie kulę, runki sol. Ile mamy runek sol? Bo trzeba mi tam ze 2-3 góra. Jedna runka sol, druga runka sol. I chyba tyle, więc zostawiamy. Zostawiam ładnie, już nam się miejsce kończy powoli. Te słabsze rubiny można by wyrzucić. Witaj. Handel, co ja chcę od ciebie, miksturki oczywiście. Inne portale. No i tak, wyrzucimy te mniejsze, już nam się nie przydadzą, raczej się nie przydadzą, będziemy mieli przynajmniej miejsce. Ze 2 sluciki to sobie wrzucimy wszystko. Na spokojnie, można transmutować już laskę w jedno. Patrz, jak się transmutuje laskę, taka piękna wychodzi. Laska chora dreamów. To sprzedajemy. Raz i dwa. Nie marduj dnia. Zanieś laskę do grobowca Talarasza, zaraz to zrobimy, ale najpierw trzeba nam przejść gdzie indziej. Tak, dziwnie odcinek wyszedł, no to pohazardujemy sobie trochę. O następnym wiadomo, że sobie przejdziemy przez tajemnego sanktuarium, później przejdziemy to tajemne sanktuarium, później będzie kilka odcinków z Kanionu Maga i tych grobowców. Handel najpierw, nie, ja chcę handel. Zobaczyć, co on ma w handlu, chyba nic ciekawego. Wszystko prosi 12, to ładnie. Ale ze słabo broną. To normalnie tak słabo, już zawsze ma Ralor Tal. 89, ja mi nawet 90, to nic dziwnego. Nawet 99 i ponad 100 HP, też było w takich pasach. Okej. Okay. Co tu mamy na golenicę? Chyba nam zbroi nie trzeba, trzeba nam hełmik. Hełmy różnego rodzaju. Masz jakieś ciekawe hełmy? Czekajcie, musimy trafić te hełmy. Hełmy potrzebują mnie. A ja ich. Kościany hełm raczej nie będzie fajny. Oj, dobrze, że jest niesprzedawana kostka, bo jakbym stracił, to była lipa. Korona. Coś takiego, 10 do energii, odporność zimno 22. Bardzo słabe, szukajmy dalej. Troszkę to jednak kosztuje te hełmy, trzeba powiedzieć, tylko żeby go trafić, to trzeba się naprawdę napracować. A my może trafimy go. Hełmik trzeba nam. No patrzcie, nie ma ani jednego hełmu, no co się po prostu stało z tymi hełmami? I to jest już koszmar, powinny normalnie lecieć, a tu patrzcie, nie ma, jakieś takie słabe rzeczy są. Nie, ten nie. Ciekawe, czy zdążymy coś wydropić ciekawego. Nie ma nic. Kościany może być, zobaczymy. Kościany taki średni, raczej nie. Ja bym wolał inne. Ale innych nie sposób jest. O, taki jest. Coś takiego też słaby. Będziemy szukać i szukać do skutku. Nie możemy z handlu, nie możemy z hazardu, nie możemy wydropić.
Jeszcze chwilkę, żeby was nie zanudzić. Tylko troszkę. Starożytną zbroję mamy. Dobro, nie sądziłbym, czy lepszą wydropimy. Bardziej 45% poprawiona obrona i jeszcze inne statystyki. Naprawdę super się trafia, chyba że najemnikowi możemy jakoś taką odpalić. Ale też nie musi być lepsza niż on ma. On ma chyba ponad 300-400 obrony. To dużo. No niestety się nie udało. Jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilkę i zaraz to wszystko zakończymy. Powiem, że was też to nudzi. Ale może akurat trafimy. Trzeba zmienić coraz pozycję. Że inne rzeczy się trafiały. Teraz chyba coraz gorsze są. Już teraz jest taka rozbieżność, bo tu wszystkie rzeczy mogą w sumie być. Mała szansa jest na coś dobrego. Korona. Nic ciekawego, szukamy dalej. Jeszcze tylko chwilkę. Sądzę, że uda mi się ten dobry hełm super wydropić jeszcze z dwoma, trzema miejscami na klejnot. No z dwoma powiedzmy. Trzyma to ciężko. Wierzę, że mi się uda. Wierzę, że mi się uda, tylko trzeba jakiś hełm znaleźć. No już, bo mi się to nudzi. Chcę jakiś hełm, chcę jakiś hełm. Dawaj mi tu hełm, Elzix, ty szczurze. Który prowadzisz karczmę. Do której nikt nie przychodzi nigdy. I niestety się nie udało. Dobra, nieważne. Tak jak mówiłem, w następnym odcinku będziemy sobie przechodzić przez pałacowe piwnice i haremy. Żeby dojść do tajemnego sanktuarium. Więc myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!